Czołem, Mendy. Dobry wieczór. Dawno się nie widzieliśmy. Jak tam wasze weekendy in spoty? Jak zwykle. Szybciutko. Tabela wyników zatem wygląda następująco. Spotter miażdżąca przewaga nad konkurencją. Zapisujemy, zamykamy. Coxpel, spóźniłeś się. Nie? Proszę bardzo, jestem perfekcyjnie. Jeszcze patrzę na zegarek. Co mi tu zegarek mówi? Co jeszcze 30? Co jeszcze Android mi mówi? 30. Co jeszcze Apple mi mówi? 30. Za dużo urządzeń. Nie może się mylić tyle urządzeń. Nie ma takiej opcji. Szymon, wieczór, Spotter. Story mode przychodzi, zaczęło się. Okej, nie będę komentował. Ksan, siema, Mendy zapchlone. Cześć, Mendo zapchlona. Również Kacper, dobry wieczór. Standardowa procedurka. Odliczamy. I ruszamy. Bo dziś będziemy szczytować na Timberwolf Mountain. Dwojakie znaczenie to ma, ale nie zmienia faktu. Tam ktoś zgłosił propozycję dla jaj na wątku ulepszania Long Darka, że powinna dać się zwalić wacka, żeby było cieple. Ech, internety, śmieszków nie brakuje. Zimno znowu w pokoju, widzieliście mój śnieżek angielski, a dziś ma być minus 8, chyba normalnie pójdę na spacer w nocy. Jeśli bedrola biorę, idę spać na zewnątrz do szklarni. Irena, już czołem. Nie będziesz sam szczytować. Się okaże, że Astrid jest aseksualna, albo coś jest z nią generalnie nie tak, to co wtedy? Albo że jest transgender. Dobra, słuchajcie, bo znowu poniedziałek, znowu jestem za dobrze wyspany przez weekend i znowu gadam dziwne rzeczy. Kreatywność emanuje ode mnie na kilometr. Żywiec zdrój z cytryną. Jakbyście znowu coś tam się dopytywał. Ostatnio przegapiłem komentarz, co pijesz było. To, co zazwyczaj piję na live, czyli wodę mineralną z cytryną. Zabrały Mendy, no. Spełniło się, bo mody przestały. Znaczna część modów się sypnęła. Plus 10. Co jest grane? Co tu się porobiło z tym? Kraje się nam pozamieniały, czy coś? 2 minuty ruszamy. Temacie. Co jest na tabeli? Już mówię ci, co nie wiedzą. To jest pierwsza osoba, która odezwie się na czacie po rozpoczęciu live'a. Dostaje punkt, ale widzę już jak Spotter nadużywa systemu, bo ja widzę takie rzeczy, ja jestem sam mistrzem eksploitowania, jak dobrze wiecie. I widzę tam takiego jednego oczekującego, czy dwóch czasami, nim się live zacznie, więc może zmienimy zasady nieco. Będę zaczynał pytaniem o Long Darka tematykę i kto pierwszy odpowie, ten dostanie punkt. No, może tak zrobimy trudniej. No, Ares, tak wygląda tajemnicza tabela i jej sens. Pociągniemy jeszcze do końca tego tygodnia tą tabelę w tej postaci, a w przyszłym może faktycznie zacznę losowo się witać. Będę mówił punkt dla tego kto i zagadeczka albo coś. Pierwszy ten lepszy. 30 sekund, nieco ponad i wio. No ma, ja tak ostatnio jak byłem na tym spacerze, tak myślę, co tak cicho w ogóle, nie? Z rana się obudziłem, cisza, nie? Nie ma ruchu. Myślę, co tak, zaraz, przerabiałem to kiedyś i tylko podniosłem łeb i się potwierdziło biało. Całe miasto stanęło. No jeszcze samolotów nie słyszałem też, jak podchodziły, więc... No dobra, palmy w kominku też, bo dzisiaj uderzymy na szczyt.
Cisza. A za złe odpowiedzi minusy będziemy też sadzić. Wszyscy się kurczę zrażą, nikt nie będzie w ogóle przychodził. Bo jakieś pytania zadaję. Cześć, wielki szum. O, co tu wielki szum tak szybko robisz? Nie masz co grać? Co tam teraz ciupiesz? Survival, resume. I powinniśmy być w jaskini. Ja się w weekend nie nudziłem, sobie połaziłem po mapie. Nabiłem 8 dni. Mody już naprawiłem. Piwo tu już jest. Ale niestety te w domku przepadły. Popatrzmy, jest środek dnia. Wyruszymy natychmiast. Co jeszcze tam działałem? Nie ma w co grać, wielki szu. Byłem już z tymi skórami. Wszystkimi. I szmatami w domu. I wróciłem. Przetarłem szlak, wiem już jak wyjść na szczyt, więc dzisiaj to ja jestem hostem. Ja zabieram was w podróż. Zobaczmy, co mamy na trasę do jedzenia. Nic. Więc pójdziemy z crackersami jakimiś, żeby było co zjeść, bo będziemy się zatrzymywać. Bierzemy bedroll oczywiście. W zasadzie jesteśmy tutaj zaspokojeni. Następny stop będziemy w jakiejś jaskini może. Właśnie, jak jest siłą? Czekajcie. Mam siły? No, siły się spodziewałem trochę więcej. Bo będziemy... A to odpoczniemy sobie co najwyżej po drodze. W tym... Fira weźmiemy, jakiś węgiel. Dwa węgle, fir, patyki się znajdą. Bedroll jest. Wszystko jest, słuchajcie. Wszystko jest pięknie. Łosia koło domku. A byłem, Irena, już tam, gdzie mówiłeś i nie. Ale z tego, co czytam, te spawny są bardzo chaotyczne. I to nie zawsze jest takie hopsiup tralala. I znowu mamy tą pogodę. Słuchajcie. The fuck? Zepsuła się gra? Audio jest nieustawione? Autentycznie, znowu trafiliśmy na ten sezon. Mi się wydaje, że tu jakieś sezony operują na Timberwolfie. Na dwa strzały poszedł. No właśnie słyszę, że... Trzeba, w ogóle się nie wykrwawia. Generalnie trzeba mu po prostu pasek zdrowia zajechać. I taka jest definicja rozwalenia łosia. Rozejrzyjmy się. Z innej perspektywy może nieco niż jesteście przyzwyczajeni. Nie widzę szmaciarza. Fajne, nie? Witcher! Yo, 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 man! A, zmienia się pogoda, sorry! Minus 12. Lipa! Czekajcie, czekajcie! A nie, dobrze, idziemy. Okej, bo mi się coś pokiczkało przez chwilę. Nie wątpię, że Paweł znalazł jakiś motyw. Chyba jak nas przyciśnie zaraz, to nie będzie takie hop-siup. Z jakiegoś dziwnego powodu zdorałem sobie, że ruszamy z domku na dole. A widziałem centralnie, że jesteśmy w jaskini. Dodać do kontentu. No oczywiście, mogliby wiele rzeczy. Mogliby wiele rzeczy naprawić, zamiast stawiać miny przeciwpiechotne niszczące zdrowie na nowej mapie, na Milton. Tylko dlatego, że nie dopracowali tej mapy. Generalna porażka. No, jakiś szum. Myślałeś i lornetka się stała. Jak się wam teraz podróżuje, jeżeli chodzi o masę? Bo generalnie ciuchy noszone. Ojej, tak dużo rzeczy mam przy sobie. Chyba jakieś pierdoły niepotrzebne zabrałem. Piła jest. Ja piłę chyba nam naprawiłem do... No, naprawiłem do końca. Ale mamy tulsy i mamy złom. Więc jak coś będziemy na miejscu naprawiać. Jeżeli by zaznaczyli kod całego AI, nacisnęli Ctrl A, zaznacz wszystko i delete.
Tak bym zaczął naprawiać Long Dark. I napisał to AI od zera. A, w łeb go trafił, czyli zszedł na raz od heada, bo z misiem to widzieliście, chyba że ma też takie słodkie punkty, jak misio lewe oko, nie? O Boże, w tym tempie to my tam będziemy się czołgać. No, ale zaraz zakręcamy w lewo, więc będzie nas pchało do góry. To sobie drugi worek zapisz. Nie testowałeś? No to przetestuj, daj znać. Ja nie będę próbował. Dobra, tu mogą być mędy potencjalnie. Możecie te mędy obejść, idąc tutaj, przecinając sobie. Patrzcie, jaki znawca. 8 dni raptem się szlajałem tutaj. Tam, gdzie się spadły jelonek na skałach wyżej. Ale my będziemy trzymać się głównej drogi na razie. Zastanawiam się, jaka ta będzie ta pierwsza spinaczka tutaj. Nie wiem, czy nie jesteśmy trochę wymęczeni na tą spinaczkę. Ale spróbujemy zaliczyć tylko jedną i może będzie git. Mamy kawy? Mamy. Nie wiem, nie testowałem, nie znalazłem żadnego tego łosia jeszcze. No, jest brzydko, ale tragedii jeszcze nie ma. Powinniśmy tam dojść trochę wymarznięci, ale... Wodospad Erika. Nic mi to nie mówi, więc chyba nie. Coś tam mapy pod... aktualizowałem i kreśkałem. Nie jestem pewien. I tu powinna być lina. Wielki szół, pamiętasz? Pamiętasz, jak byłeś konsultantem, żeśmy po tych linach było... Pamiętam, nie zapomnę ci tego. A, będzie jeszcze jedna lina. Jak jeszcze jedna? Miała być ostatnia. Czy kawa dała nam trochę boosta też generalnie? Oprócz tego, że spowolniła? Idziemy. Nie byłem. No to będę jeszcze z pewnością. Kiedyś. Na nowym Seju. Stawiłem jak na interlopku. Pytałem więcej itemków. Ja bym skopiował całego właśnie interlopera. Usunął Cabin Fever. Zminimalizował wszystkie zwierzęta na minimum. I można grać. Zresztą zastanawiam się nad nowym formatem. Będziemy tutaj dzisiaj nocować. Może po drugiej stronie, dokładnie. Po drugiej stronie, mi się wydaje. Przejdziemy sobie to szybko. Nowy format miałby wyglądać następująco. Dwa dni Stalkera, dwa dni Interlopk. Live. Co o tym myślicie? Jest przynajmniej słonecznie. Aha, taka widać. A widzisz, ja bym zrobił bardzo małą populację zwierząt, żeby trzeba było je szukać. Żeby to mięso się nie walało wszędzie, bo tutaj po prostu jest takie marnotrawstwo tego mięsa w tej grze, że... Naprawdę, moja wina, gracza wina. Ile mamy pochodni? Czy jesteśmy gotowi tutaj przejść? 3, trochę mało. Weźmiemy więcej. Na razie czego? Nigdy nie wiadomo. Dobrze, będziemy działać.
Tak będziemy robić. Myślę, że początki tygodnia interlopki, bo wtedy jeszcze myślę lepiej po weekendzie. A później będziemy kontynuować Stalkera serię. Mamy jakieś węgle. Dobra, przechodźmy to. Nieprzyjemny. Przyznaj się, po prostu giniesz. Ja też nie lubię przegrywać i ginąć. Po prostu wychodzę, nie? Wiem, że jest źle. Mam 6 dzień interlopka i połowę kondycji. Siedzę w domku na kostalu i boję się po prostu iść dalej. Skręt w lewo, ale... Czekajcie, czy tu się szło? Do góry, żeby się nie zakołować. Pamiętam, że tutaj nie wszędzie pozostawiłem markery. 32 kilo ryb, no bo tak, robiłeś testy tych ryb ponoć. Stamtąd. Bo patyk pokazuje do domu drogę. A domem jest chatka Crystal Lake. No i nie ma śmiacia się, no boję się. Po prostu się boję. Siedzę w domu i jest... nie klikam, bo... Słuchajcie, gdzie ja tu miałem teraz iść? No i co, mam nadzieję, że się nie... Aha, zakołowaciliśmy. Za mało patyków zostawiłem, kuźwa. Truposz przyszedł, tak. To... Ej? Tu jest? Aha. Dobrze, idziemy do góry, to chyba idziemy dobrze. O, ciekawą drogą wyszliśmy, bo ja zawsze stąd wychodzę, ale... Jak tam śnieg w Anglii? O, to widziałeś. Postnąłem filmik. Dzisiaj tak zaczęło się topić, wiesz, taka maź, ciapa. Ale 75% śniegu dalej zostało. A teraz mróz uderza i będzie minus 8 w Anglii dziś w nocy, słuchajcie. Normalnie nie mogę się doczekać. Piwór biorę, idę spać do szklarni. Drewno tutaj. A dobra, tu do góry. Nie ma co ty, tył napęd. Zresztą nie wiem, czy by to wiele dało, słuchajcie, oni tu naprawdę mają, oni nie znają tutaj pojęcia opon zimowych. A kiedyś, ciekawe, bo wiecie, że robię w branży ubezpieczeń, to mogę wam powiedzieć pewną ciekawostkę. Jeżeli bym nie zadeklarował, że mam opony zimowe, miał wypadek, to mam nieważne ubezpieczenie, albo musieliby mi przeliczyć premium, składkę, bo się zmieniają okoliczności. Podane. Oni klasyfikują opony zimowe w Anglii jako tuning, który poprawia osiągi twojego pojazdu w specyficznych warunkach. Nieważne, że jest bezpiecznie, bo możesz się zatrzymać i jest twoje życie bezpieczniejsze. Chodzi o resztę ludzi, którzy nie mają tych opon i że ty się za szybko zatrzymasz i oni na ciebie wpadną i to twoja wina. Takie jest myślenie tutaj. Połowa zmęczenia. Będziemy trollować tutaj, słuchajcie, dzisiaj. Więc tutaj rozpalamy ogień i ten ogień będziemy podtrzymywać. No, tak jest w Anglii, nie? Ale najlepszy przekręt, jaki w życiu zrobiłem, jak trollowałem Anglików, to był jakiś... Ile to było? 5 lat temu? Jeszcze w Wolverhampton, jak byłem. W innej miejscowości zupełnie. To jest... W Lidlu była wyprzedaż łańcuchów do na koła. Myślę sobie, w Anglii? To chyba przez pomyłkę im to do Lidla trafiło. Nie, myślę sobie, kurde, biorę, nie? Dobra, gasło. Mam nadzieję, że nie zwieje nam tu wiatr. Skupiłem łańcuchy i jakiś czas przyszła zima stulecia dosłownie. A że byłem bardziej na północy, to faktycznie to... O, lina tutaj. Ciekawe. Myślę sobie, mam łańcuchy, nie? Jeszcze MR2, wtedy główne auto. Myślę sobie, ale będzie czad. Zdjąłem dach, sypię śniegiem, zdjąłem panele. Cabrio mode.
Ja na łańcuchach, przez korek, szybkim, nieodśnieżonym pasem wyprzedzam Anglików i macham im się drę. Łańcuch, nie? A ci w korku zakopani stoją, a ja MR2 sportową z silnikiem za głową po śniegu, kurczę, wszystkich mykam. Ach, szkoda, że nie miałem... A, co to? Aha. Szkoda, że nie miałem normalnie tego. Co? Co? Że nie miałem choinki, bym sobie jeszcze choinkę na drugie miejsce obok dał. No, dwuosobowe auto w końcu. Taki miałem ubaw tego dnia, słuchajcie. A potem zacząłem cwaniaczyć na skrzyżowaniu, zacząłem, wiecie, palić gumy na asfalcie, bo już śnieg zaczął schodzić. Jarałem się, że kurczę, iskry lecą z kół, bo łańcuchy, i łańcuch szczelił. Oddałem ten łańcuch i dostałem zwrot kasy. Powiedziałem, że ciulowa jakość i że łańcuch szlak trafił po pierwszym dniu. Ubaw. Ubaw miałem po prostu przedni. Na dole masz kontener. Na dole, tylko jestem już trochę zmęczony i jak zajdę na dół, to już chyba tam zostanę. Mimo, że ta lina wydaje się dość krótka. A to nie tam, gdzie myśmy... Nie, tam nie było przecież. Tam mieliśmy... To nie ten kontener. To jest jakiś kontener, którego jeszcze zatem nie obczailiśmy. Czyli trzeba będzie tam kiedyś wrócić. Co jest grane? To mnie martwi. Coś się kaszani. Gościu. Moi sąsiedzi? Cała ulica się zgadała. Jest jeden wielki fest świąteczny. Wielkie dmuchane bałwany, grające muzyczki. Idzie, kurczę, ocipieć, jak się tamtędy idzie. Też jest jaskinia koło wodospadu Eryka. Gdzie jest ten wodospad Eryka? Czy w związku z tym, że ja tutaj patrzyłem... Czy myśmy tu w ogóle byli? No jest kontener, faktycznie. I to nie ten jakiś kontener, gdzie już byliśmy, tylko jest chyba nowa całkiem lokacja. Kurczę, i co? Przeciążeni? Będziemy szli na TWM? Jak zejdę? Nie no, mówię wam, możemy już tu nie wyjść. Co to jest za miejscuwa? Może z rana, może tutaj przycupniemy na dłużej zatem, bo widzę, że kikut też jest. Ślady w powietrzu, patrz w prawo. A, tam na końcu coś jest? Tam jest wodospad? I jaskinia? Szkoda, właśnie dużo drewna nazbierałem. To mi potwierdźcie to, to ja w tym momencie zejdę w dół. Jeden bilet w jedną stronę, trudno, już zmarnuje się dużo fajne... Co? Dziwne. Halucynacje. I tam jest jaskinia. Dobra. W takim wypadku idziemy tam. To ja... Szkoda, tyle ognia. Marnotrawstwo. Zajrzymy tam. Okej. He, he, he. Zobaczycie, jak przyjdzie noc. Pokażę wam coś nowego. Ja już mam inną noc niż wy... Co jest? Zobaczę... Aha, my już jesteśmy... Pizdy słabe to. Ech. Pochodnie. Tylko żeby zejść, nie? Damy radę. Ja już mam niebo naprawione w nocy generalnie. Mam realistyczne niebo bardziej. No dobra. Tutaj się zaczynamy męczyć, tu się wymęczymy i będziemy z rana z tego punktu ruszać. Teraz zobaczymy, co nam cennego kontenery dadzą i zahaczymy tego kikuta. Co to jest za miejsce? Czyli ja tutaj nie mam obrysowanego, rozumiem, tego punktu. To może trzeba to zmienić, jest ładna pogoda. Co? Rysujemy tutaj? Nic ci nie będzie, nie marudź. Do roboty. No ładnie. Ściemniło się szybko. Dobra, walmy na tą jaskinię. Uważaj na misia. Aha, dzięki.
Dzięki, że mnie tu sprowadziliście. Tak. I Karenicjo. miś śpi w tej jaskini, jeszcze im powiedzcie to w ogóle. A tutaj jest jakaś lina nieodpalona. Wyjrzyjmy, dokąd to prowadzi. Trzeba się zaraz zacząć spieszyć, bo kurczę. Aha. A, i tutaj te kontenery tu już obrabialiśmy. Okej. Wszystko zaczyna się ładnie łączyć w punkciki. Czyli tutaj mam drewno, ale jak je ciapnę teraz, to będzie całkowicie ciemno, a ja nie znam tego regionu. Więc na razie patole i ta jaskinia. Jaskinia jest przy wodospadzie, czy gdzieś w prawo bardziej? Teraz będziemy wykończeni. Milton, Tyra nie ma. A to mędy. A ten rejon tam, gdzie ten tir w ogóle nie jest osiągalny chyba jednak, nie? No mundial nie wsi. Gdzie jest ta jaskinia? Po prawej stronie wodospadu, dobra. Super, dzięki. O, niedźwiedź. Okej. No jest, faktycznie. Jest też drzewo, na które można byłoby go zgliczować i szczelić tak naprawdę tego niedźwiedzia, jeżeli by się na to drzewo dało wyjść. Trochę pobocznych też, prawie no z połowę pobocznych zaliczyliśmy, może więcej. Przypuszczam, że tylko kilka mieliśmy, których nie zaliczyłem. Dobra. Nie ma trupich czaszek, czyli możemy tutaj chyba spać. Ktoś zostawił patyki. Ciekawy taki. Taki subtelny sposób. Palmy ten ogień i działajmy dalej z drewnem. Nie, to nie, to nigdzie nie prowadzi. To jest martwy koniec. Nie mieszka. Bardzo się cieszę. Widzę po kościach, że tu nie mieszka. Byłoby to małe zmartwienie, gdyby mieszkał. 4 godziny. Idziemy działać. Co możemy zrzucić? Żeby on był lżejszy, bo jest słabiutki. Tu. Story mode nie z... Aha, dobra, nie powinieneś mieć problemu chyba, ale na razie czego w story mode nie zrzucaj przed kominkiem u ślepej jędzy przedmiotów. A tam podłoga pożera te przedmioty. Tak nie było, ale teraz tak ponoć się zrobiło. Nie, nieprzyjemnie. Polas sobie, dobrze. To my mamy tu jak coś i przed wejściem, ale najpierw zbierzemy dalej, bo jak się ściemni, będzie łatwiej operować bliżej domu. W zasadzie żałuję tylko, że nie wziąłem pochodni na razie czego, jako ubezpieczenia. Co tu trzeszczy? Zawrócił? Już zawrócił. I zdaje się nas spróbować namierzyć. Dobra. Stąd nam niedźwiedź nie jest w stanie chyba nic zrobić. Mówię chyba. Ale jeżeli nie stąd, to może z tego, z tej gałęzi. Nie, nie da się wyjść. Stacja pośrednia na gratis samolotu. No, wydaje się taka sensowna lokacja. W ogóle ja ze szczytu zszedłem w jakiś zupełnie inny sposób, który potem nie byłem w stanie zreplikować w drugą stronę. Nie mam pojęcia, co ja zrobiłem.
Dobra, niedźwiedź, ty sobie tam tuptaj w oddali, nas zostaw w spokoju. Co to jaśniej się zrobiło? Coś się dziwnego dzieje. Zobaczmy, czy mamy już tyle, ile trzeba. Tak, mamy zapas i mamy trochę patoli. Powinno być ok. Teraz idziemy wyjrzeć, co się do cholery dzieje z pogodą, bo... Nie ma sensu. Chyba, że po prostu się rozpogodziło, ale... Nie, słońca nie ma, na lupę nie reaguje. Jest drań. Czyli on tak, kurczę, jakby obstawiał te kontenery. I teraz klik, jest target acquired i nalot dywanowy. To było dobre. To co, nie, my idziemy spać. Czy ja bym jeszcze faktycznie mieliśmy patrzeć na tą noc? Czekajcie, przyspieszę czas, może o godzinę. Najlepiej go przyspieszę coś robiąc. 5. Okej, to jakaś dziwna anomalia zatem. Proszę bardzo, jak się wam moje niebo podoba? I księżyc o wysokiej rozdzielczości. Będziemy dużo patrzeć na te gwiazdy i księżyc z wraku. Będzie dużo lepiej to widać. Rudolf. Jakiś ktoś tam do tego dochodził, jaka wyspa mniej więcej, tam jakieś spekulacje były na ten temat. Ale nie pamiętam dokładnie. Prawie do miejsca, gdzie skręcałeś do pierwszej... No, super. Zawsze tak musi być. Zawsze. Dobra, jedzmy krakersy. 37%, może nie umrzemy. 600 kalorii, trochę mało, ale dwoma kacelkami jeszcze dopchamy. Woda i spanko. Zostało 0,81, zrobimy 1,5. Więc tak, jestem mega ciekaw tych minus 8 stopni angielskich. 6? Myśmy dalej mieli 6 cedarów? A teraz żeśmy rumnęli, rany boskie, jaki mindfuck. Już sobie myślę, kurczę, że wszystko w grze zaczyna wysiadać. Dobra, nie przydadzą nam się. Może jeden, to. I do zobaczenia rano. Guten Morgen. Dzień 224. Ogień jeszcze jest. Widoczność chyba nie jest taka cudna. Wyjrzyjmy szybciutko, co nas czeka. Temperatura minus 9. W zasadzie dobry moment, żeby uderzać, od razu działać. Myślałem, że kruki są bliżej. Wrony złoszczą się. Każdą, wszystko znieść, zrób całą kolekcję. 2 godziny w ogniu. Ok, postaramy się wyrobić.
ile mamy pochodni, bo żeśmy trochę ich zrzucili. 3. Mało. Dobra, musi starczyć. Masa całkowita. A, Bedro. Jakbyśmy od razu decydowali się iść do góry. Wezmę go od razu, słuchajcie. 27, czyli mamy coś chyba w patykach, tyle masy. No, po części. 25,8. Dobra, da. Da radę, przeżyjemy. Ustalmy wyżół, gdzie jest niedźwiedź. Nigdzie jeszcze chyba nie wstał. Chyba, że jest tam na końcu, menda. Minus 5, jest git. Na kontener. A tu też taki całkiem przyjemny region. Tam coś może być. No nie, jak mi ciebie brakowało. Cześć. O, dawno żeśmy spudłowali ostatnio. O, szybko opal to. Nie, powiem ci, Anglia robi się bardzo przyjemna właśnie jak są ujemne temperatury. Wtedy to powietrze ma sens. Zresztą jaka wilgotność przy mrozie. O kurde. To było dobre. I on tego, kurczę, patroluje, gnój. Przyjdzie później. Czy co, powinniśmy trzymać dystans, dać mu przejść? Weź, nie bądź głupi. Nie mamy na to czasu, chłopie. Teraz ten niedźwiedź powinien tu przyjść. Co jest grane właśnie z bejtowaniem niedźwiedzia? Może powinniśmy nakarmić niedźwiadka, bo z tego co pamiętam... Właśnie, dobry pomysł. Z tego co pamiętam, 4 minuty. Niedźwiedź biega po tym, jak złapie zanętę, nie? Chodź. Przysługa za przysługę. Gdzie i gramy teraz z niedźwiedziem, żeby było ciekawiej. Który to kawałek? Ten. Dobrze, namierzył bejta, bo nie idzie na nas. Ja się wycofam. Respekt do jego znaleziska. No! I wbieg. Widzi tego bejta? O, dokładnie. Dobrze, pamiętam to. To jest coś, co warto pamiętać, bo on sobie będzie biegał i swoim erotycznym, spontanicznym rady, chciałem powiedzieć. No to się nie tłumaczy. No. Na polnisze. Łapmy te kontenery i wiejmy stąd. Gdzie jest ta lina w ogóle? Tu, okej. Okay. Do komina, słyszałem ten dowcip, rany boskie. Co tu jest? Nie, nie. Tak, 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 tak. Nie, 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 resztę odrzucamy. Szanić i jeszcze tu. Co za dobry dowcip. O, pusty kontener. No nie, to mi się nigdy nie zdarzyło. Nie wiem w zasadzie po co odpalam tą pochodnię. Wracamy na górę, słuchajcie. Szkoda, że z pochodnią nie mogę wyjść.
Patrzcie, skubany zasuwa. Minus 4 jest, nie panikuj. A, dostał. Idziemy na raz. Dziewięć birszów Mirton. Ja, oszalony. No i chyba odzyskamy nasze pochodnie. Ja do nich sięgnę. Lina, nad którą nie da się przejść. Hinterlands. Żałuję, mogliśmy trochę więcej wilka byli wziąć. Bo nim pójdziemy dalej. A przejdźmy się, zobaczmy. Tam chyba się idzie do końca, jest po prostu kolejna ściana, na którą trzeba wyleźć. To już chyba tyle. Nie, czekajcie, jest jeszcze chyba jedna jaskinia. Jest jeszcze jedna? Nie mówcie. Tak, bo tu nie widzę... No nic, obadajmy te zakątki, zobaczmy, czy coś się uda znaleźć cennego. Tak, wiem, aż miałeś rację. Po prostu myślałem, że nie pójdą na łatwiznę, ale skopiowali story mod, więc... To nadal nie tłumaczy, dlaczego ta brama z kłódką się tam pojawiła i chyba zniknęła. Więc już nic nie rozumiem, chyba że to jest po prostu przejście do kolejnych... map w nowych epizodach. No już dobrze, zlinczujcie mnie publicznie. Spodziewałem się więcej po Hinterlands, o, tak odpowiem. Teraz znerfili Mystery Lake, dając kolejne przejście z... niepotrzebne. O, pięknie, grzyby, bo chyba jeszcze zostaniemy tutaj w tym rejonie na dobę. No, połowiczne zmęczenie. Nie będziemy dalej stąd szli. Pogoda, zobaczmy, czy się... Nie, chyba się pogarsza, polepsza, uwaga. Trudno powiedzieć. Ale widoczność maleje, więc będziemy działać znowu przy jaskini. No to bum. O, okej, Witcher. No, ale w ogóle też byłem w szoku. Gram, a tu Witcher. Gra w Long Dark, myślę sobie. Trzeba będzie Witcherowi alkohol zainstalować. Wiesz, co nie znaczy, że nie trzeba będzie wrócić. To Mr. Lake po coś, albo ja już, kurde, nie wiem, Hinterlands po prostu. Co to się dzieje? Nawet jaskinie jakieś jakoś dziwnie się ładują. No nic, no to krzesiwo. 100% krzesiwo i kawał drewna. No okej. Skoro mówią, że tak się da, no to... Dobra. Będziemy tu trollować, no. Niewiele tutaj zdziałamy. Żałuję, żeśmy więcej mięsa z wilka nie wzięli. Ile jest tu? Minus 2, nie? Nie. Dawaj, Firy. Grzej nas tu, pan. Bo to są skrawki na zanęt. Mizernie przygotowani. Mizernie. Ogrzejmy się godzinę zatem. Ile jest stopni? 14.
Już wyładniało, a gdzie tam nic nie wyładniało. Do wieczora powinno starczyć. Nie mamy nic do roboty za bardzo, więc może naoszczmy narzędzia. A, mamy jeszcze jeden. Nawet, kurczę, osełka realistyczna nie chciała działać po tym, jak wyszło aktualnie, nie? Sforlon. No, Sforlon to tam ludzie spekulowali, że właśnie może być Sforlon. Ja się łamałem między Broken Railroad a Forlorn, bo jak popatrzycie na mapę świata, co możecie zrobić tak. No to kto, gdzie tu droga biegnie? Tu, tu, tu? No chyba tak, nie? No i tak naprawdę tutaj nic nie wskazywało na to, ale jak widać nie ma jaskiń oznaczonych. Bo przecież patrzcie, z Mystery Lake do Pleasant Valley macie jaskinie, nie? Też nieoznaczone, więc to jest tak strasznie generalnie pokazane. Co tutaj zrobią? Tutaj coś może powstanie, kto wie. Daliby jakąś mapę taką o mega surowym klimacie. Jakoś daleko na północ, jakąś stację, takie kontenery badawcze arktyczne, gdzie byłoby na przykład mega surowo, nie, ciągle okupowane, stalkowane przez niedźwiedzie i wilki. Oglądam to Life Below Zero, ten dokument Discovery i kurczę, wciągnęło mnie to, powiem wam. To co, jeszcze godzinę czekamy? Chyba widoczność wróciła. Przejdziemy za drewnem na szybko. Minus 4, nie ma tragedii. Rozejrzyjmy się, zobaczmy, bo teraz... Teraz będzie widać. Tutaj oczywiście wiemy, co jest. Niedźwiedź na dole. Chodzi tam drań? By tak go zesnajpić, kurczę, stąd. No to drzewo powinno być w stanie jakoś wbić. O, no, takie zimno i wiecznie, żeby wiało, żeby nie było takich spokojnych dni, nie? W te patole teraz trafić to jest, kurczę, patologia. No, przyspieszymy czas, spędzimy go tutaj, pójdziemy spać w środku i wyruszamy. Powinno się nam udać już niedługo dojść do wraku. I zobaczymy, co tam cennego we wraku nam się trafi. Luknijmy sobie tutaj z półeczki, co widać. Nie jest, czyli... Ale jak to jest? Schodzisz po linię i od razu, jak je dotykasz na dole, jest nowy rejon? Czy się pojawia napis, że zaraz się załadujesz? Jak się jeszcze wspinasz? Jak to zrobili? Ile mamy strzał? 6. Nie, nie będę próbował snajpić stąd. Równia śnieżna. Tak, żeby się można było zgubić. Tak, żeby... Niebo się zlewało z horyzontem, z gruntem, nie? No byłoby grube. Wezmę grzyby, bo będziemy kalorii więcej potrzebować. W zasadzie można było zająca ukamieniować. Czy to już tam? No! Jaskinia, patrzcie. Tu można było się przenieść. Lina, o kurczę. Już jest przeciążonko.
A szkoda, bo bym pokombinował z tą liną. Gdzieś bym ją może... 55%, no już mamy problem kalorii na dziś z głowy. 80, nówka, kurde. Ja na furlona. Przyjrzyjmy się tej linii, która nas jutro czeka. Chodzi se tam mędzior. Idziemy szybko do liny i wracamy spać. O, patrzcie. Ciekawe, czy to dobry skrót by był. Czekajcie, czy ja kojarzę w ogóle, gdzie... Gdzie to jest? Temperatura? O. Zero. No to dawaj. Climb. Aha, czy to będzie już chyba jednak ostatnie podejście. To może tą linę tu przyczepimy, a to jak będziemy szli jutro. Weźmiemy linę i ją tu po prostu przyczepimy. Może się przyda kiedyś. To nas czeka jutro. No dobra. To nie jest dobry skrót. Aha. Jeszcze będzie motyw, jak będziemy schodzić z tego, z Timberwolfa. Wczoraj udało mi się zakrzywić czasoprzestrzeń w Long Darku znowu. I teleportować do równoległego wszechświata. Zepsułem grę prostą mechaniką. Na razie o tym nie będę mówił, co i jak. Po prostu to spróbujemy zrobić. Jedna z prostszych rzeczy, jaką można było. Powiedzmy, że po tych wertepach, co widzicie z góry, jestem w stanie nie tylko, nie jak teraz dotychczas, znacie trika z zajączkowym skakaniem centymetr po centymetrze, jestem w stanie po prostu opuścić się dość szybko, nic sobie nie robiąc, na sam dół. O! Всем привет! Ty, co jest? Jaki głupek. Krugą durok. Coś ty zdjolał. Czy jakoś tak? Dobra, przyspieszamy, idziemy spać, działamy. Wrak czeka. Się zrobiło znowu internacjonale. Mamy to ile trzeba? 3 godziny. I tak będziemy spać w środku, gdzie jest ciepło. Nie będziemy tutaj się już bawić w drewienko, zrzut. Albo nie, przyda się wszystko na wraku, nie? Jeszcze jesteśmy w limitach. Dawać tutaj. Tak, tak. Złamanie odeśpimy. Psiem pizdnie. Zachowywać się. Żadnych fobii nie będzie. Patrzcie, jak pięknie. 3 godziny. No to przywołajmy jego blef. Tfu, nie tym. 3 godziny. Wio. Ma być ciemno. Nie, godzina dalej. Mike Troll, czołem. O, zobaczymy teraz, jak wygląda realistyczne niebo razem z zorzą. No, ciekawie to wygląda.
Dobra, kalorie, idziemy spać, słuchajcie. I zajtra Timberwolf Mountain Summit. Uhuhu. Co myślicie? Jak się wam to niebo podoba? To jest alternatywne niebo. Oczywiście Wolf Marius, modder. Jak zwykle. Gość prawie wszystko robi. A może księżyc znajdziemy, słuchajcie, z lornetką. Ile tego tutaj zostało ognia, żebyśmy się nie udupili. 48 minut. Idź ci, Mackenzie, nie jest. Chyba nie ma księżyca w zasięgu. Dupa. No nic, będziemy na wraku eksperymentować. Zrobimy serię. Będziemy trochę na tym wraku siedzieć, więc przygotujcie sobie tematy do rozmowy, bo to będzie więcej gadania niż robienia nie wiadomo czego. Dobra, do spania. 10 godzin. Wyleczyliśmy tą Ciamajdę, Mackenzie'ego, gdzie tutaj? No jeszcze jest, kurczę, w miarę ciemno. Ale czy to nam przeszkodzi? Jak tam nie zrobiliśmy żadnej wody, to już trzeba będzie na szczycie zrobić. Niby jest rano, zobaczmy, czy jesteśmy już w stanie iść. Ta lornetka też, Mariusz. Minus 12, nie ma tragedii, uderzamy natychmiast. A, minus 19. Będzie do klimatu. Jak dotrzemy wykończeni do wraku. Wymarznięci. No i w końcu muzyki jest więcej na Timberwolfie. Jeden z fixów. Twierdzę? Czyli co, olewamy na razie tą linę? Jeżeli to nam nic nie daje, ale w zasadzie jakbym miał ją stąd nieść gdzieś indziej, to też, kurczę, dużo noszenia. Poza chatą w ogrodzie dokumentując. Serio, mam wyjść do szklarni? Mam tam w szklarni w zasadzie taki, trzymam ten leżak drewniany do... Ile jeszcze mamy w zapasie masy, żeby coś wynieść na górę? Co wyniesiemy, to będziemy spożywać i palić. Na górze też jest jaskinia, co ciekawe. No dobra. Wszyscy na to czekaliśmy. Półeczka, zrobimy sobie pewnie przystanek, bo to długa lina jest. Eksploracyjnym najlepiej zrobione. Mi się podoba, że oczywiście zachowali te wspinaczki po tych korzeniach, ale powinni zacząć to implementować też na innych mapach. Dobra, przystaneczek będzie. Okej. Okay. Oho, oj, 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 patrzcie. Więc będziemy...
Będziemy starali się przeżyć jak najdłużej siedząc na dupie na tym wraku. Nabić trochę dni na szczycie. Jeżeli teraz mamy dzień, właśnie, ile sobie nabijemy? Kurczę, pytanie, ile damy radę? Tak do 250, mało, 300 bym chciał idealnie, ale... ale nie wiem, czy się nie zanudzimy tam na moment siedząc tyle. Dobra, wio na górę. Koło kontenera na dole, koło wodospadu. Tam, gdzie patrzyliśmy w dół, gdzie kiedyś byliśmy na tym innym kontenerze, co mówiliście, że tam fajnie byłoby mieć linę. Tam, rozumiem. Dobra, jesteśmy, słuchajcie. Zbieramy, co popadnie, jeżeli chodzi o drewno. Jakie tutaj widoki nas przywitają. Mordor. Skrót do silnika. Okej. Tak zrobimy. Tak mówicie, tak zrobimy. Dobra. Punkt pierwszy naszego programu to będzie... Tak, teraz patole. Zahaczymy tutaj jaskinię. Co to? A, myślałem, że to patyk. Zrzucimy, co popadnie we wraku. Ogarniemy pierwszy ogień i zaczynamy zbierać, podtrzymywać ogień, bo prawdę mówiąc w jaskini się lepiej żyje, łatwiej niż pewnie we wraku. Jest tutaj z pewnością cieplej. Ale wrak jest klimatyczny. Patrzcie, hiporisk się zaświecił. Pióra wewnątrz jaskini? Ciekawe. Kolejna lina, ja pierniczę. Truposz, daj nam coś. Tak właśnie tam linę. Okej, super. Sprawdźmy sobie tutaj temperaturę, żeby tylko zapamiętać. Jest dodatnio zawsze, widzicie? I tutaj jest kurde generalnie łatwiej. Tak, próbowałem. Nawet mnie nie denerwuj. Ciepło mi się zrobiło przez chwilę. Dobra, pomijamy na razie wszystko. Mamy czym rozpalić. Idźmy do samolotu. Paweł, dobry wieczór. Dotarliśmy. I zobaczymy, ile będziemy w tym samolocie w stanie wyżyć. Będziemy męczyć ten samolot do końca tygodnia. Bo tak powinna wyglądać story mode. Według wujka Jerego. Tu się pojawiamy, ten samolot się rozbija. Da się wyjść z samolotu, tylko ja poszedłem w złą stronę. Nie idź w lewo, tylko idź w prawo. Dotąd, nie dotąd. Zresztą strasznie głupio to zrobili, to wam pokażę. Bo to jest tak irytujące, że po prostu aż wręcz nielogiczne. Bo w pewnym sensie zrobili wyjście w obie strony. Tylko mnie schrzanili. Jak to Hinterland. No i story mode tutaj zacząć. Tutaj mogą jakieś NPC chorzy leżeć. Nie wiem, jakieś kurcze słabe usze, niedołęgi. Ja tu oczywiście już byłem. Lupa jest. 100% lupa i duży kloc drewna. Okej, okay, realistycznie bardzo. To byłaby historia. Jakiś kurczę Mackenzie i Astrid, proszę. I walizka, w której ciulwi co jest. Może to jest antidotum na świecące, albo w ogóle generalnie na powalone AI. Kto wie? Grzejemy się i idziemy. Idziemy działać. Szukamy drewna, będziemy spać we wraku. Jak już tutaj... No tu już kurczę drewna jest, ale przyniesiemy więcej. Dzień jest świeżutki, młody, dopiero wstał. My jesteśmy w zasadzie już trochę wymęczeni. To może sobie drzemkę szczelmy szybko, co? A tu fuck up, bedrolu nie wzięliśmy. Jaka jest temperatura w tym spocie? 22, super.
Ja proponuję 3 godziny snu na odrobienie zmęczenia. Zło oko go dajesz. Czy ty... Co? Królem... Co się dzieje? Co ja właśnie przeczytałem? A, czekajcie, to nam nie jest potrzebne. To zostaje. Co jeszcze zostawiamy? Węgle 2. Wszystko możemy na razie pozrzucać, żeby być jak najbardziej mobilnymi. Tutaj raczej na górze się nie zgubimy. Może Mackenzie się nie połamie. 4. Nie ma nas co zaatakować za specjalnie. Ubrań nie będziemy zdejmować. Zaprawdę jestem. Dalej, batony. Lornetka. Zobaczmy, patrzmy sobie na domek nasz piękny. Gdzie jest? Tam jest domek. O, nie załadował się. No nie załadował się. A nie, jest, kurczę. Wszystko się zlewa. Home Alone Gaming, zejście z wraku na sam dół, bez lin. Jeżeli to, co ja znalazłem wczoraj, psując Long Darka na swój sposób, nazywam to LSD Hack, co zaraz przetestujemy. Jeżeli to zadziała, to schodzenie, które wszystkie dotychczasowe mechaniki schodzenia, to będzie pikuś. Po prostu będzie nowy król w mieście, jeżeli to zadziała tutaj. A nie widzę, dlaczego nie miałoby zadziałać. W Desolation Point po prostu zleciałem z latarni na dół. 2 sekundy, nic mi nie było. Zobaczymy, słuchajcie. Jak zapiszemy, zrobimy ten... No, jest banalne, zrobiłem to już dawno temu też. Za namową tutaj widzów. Generalnie wszędzie lubię się tak poruszać. Co my tutaj w ogóle mamy? Oho, pięknie, możemy sobie strzelać w niebo, łudząc się, że ktoś nam pomoże. Co tutaj jeszcze jest? Tu coś jest... O kurczę! I teraz ze śmieszki. Kolejna piła, rany boskie. Coś do czytania w końcu. Nie, po prostu trafia szlak, już wszystkie książki praktycznie. Nie, nie przyda się. Też nie. Dobra, skoczmy szybko po to drewno. Może zrobimy pierwsze kąty. Następna lina? No szkurde, felek. Zaczniemy obrabiać te kontenery. Pójdziemy spać, jak się gra zapisze z rana, zrobimy backup save'u i spróbujemy ten trik. Jeżeli działa na Desolation, powinien działać tutaj. Ale jeżeli to zadziała, to... To się zatrzęsie w sieci. Myślę, że to już nam wystarczy, bo to co w samolocie jeszcze jest, chociaż w zasadzie wolałbym mieć coś odłożone na czasy wichury i zamieci. To jest właśnie minus samolotu tak naprawdę. A tam jaskinia obok, cieplejsza, dużo cieplejsza. Alt F4. Alt F4 dalej się da zrobić? Ja słyszałem, ktoś twierdził, że już tego się nie da zrobić. Ale... Dobra, więcej drewna do zrzutu. Zajrzymy sobie teraz, słuchajcie, do...
pod pokład do luku bagażowego. Najpierw się troszkę jednak ogrzejemy. 36. Mało zimno, co tak zimno. Myśmy to rozhulali węglami, moglibyśmy to drewnem podtrzymywać, byłoby cały czas gorąco. A daj ze dwa węgle, panie. No i teraz się temperatura diametralnie zwiększy. Jebisty łoś. Patrzcie, jak ciepło. Zobaczymy, czy pod pokładem też będzie ciepło. A, wody nie ma już. To już się ogrzejemy teraz przynajmniej. Na tyle części, Macierewicz. Jak to? Czemu? Bomba termo. Nie zaczynaj! A, czyli samolot ma tu jakieś źródło światła, czyli podczas zorzy coś się będzie działo. Taki samolot bardziej cargo, ewidentnie. Zresztą nie ma żadnych siedzeń, to... No dobra, jak już się tu znajdziecie, teraz pytanie, czy by tu nam ogień ładnie... Ta, przebija, 50 stopni. Tutaj jest dużo lepiej niż wyżej, aczkolwiek nigdy nie zdarzyło mi się, żeby wiatr wiał po linii kadłuba z przodu. Ale jak jesteście maniakami, się boicie, to śpijcie sobie tutaj. Więc ja myślałem, że utknąłem generalnie tutaj. Już dochodziłem do takich trików, że zaczynałem próbować się tu przegliczować przez nadpodłogę, przez śpiwór. Nie chcecie wiedzieć, co ja tu odwalałem, ale byłem trochę wściekły. A jak odpalałem mody, weźmiemy latarkę, jak odpalałem mody, to nie działało mi zapisywanie gier. O, pilot, jakżeś mógł umrzeć z taką racją? Ty musisz być ofiarą. Masz. Więc ja sobie myślę, to tutaj się idzie, nie? Co? Pytanie, czy nie powinniśmy tego zapisać. Czy ja tu już wejdę? Dobre pytanie. Sprawdźmy. O, cholera. O, wryj. Właśnie o tym mówiłem. Jeżeli zdecydujecie się, to jest taka loteria, ja nazywam loteria Hinterlandu, nie? Ja się tutaj próbowałem przez tą skałę przegliczować. O, pokażę wam, co się dzieje. Myślicie sobie, o, fajnie, nie? Nie, to nie działa, tu się nie da na żaden sposób wyjść. Oczywiście, wiecie, teraz już wiem, bo zacząłem myśleć, no to kurczę, może w drugą stronę. Aha, jeżeli zrobicie to, co ja zrobiłem teraz, to w zasadzie game over. Więc nie róbcie tego. I need some water. Nie potrzebujesz, nie marudź. Więc wyjście jest, ale w drugą stronę ponoć. Tak mówią. Tu. I masz się domyśleć, że Hinterlandowi chodziło o wyjście tędy. Jak se pójdziecie w złą stronę, game over. Bo nie ma przejścia. Dziwię się, że w ogóle to ciągle działa. Ale jak tak widzę, jak ludzie grają, to mało ludzi gra na TWM. Nie wiem dlaczego. Stąd tyle glitchów, stąd te skały prześwitujące. I te sprawy, no bo mniej ludzi eksperymentuje tutaj. Dobra, zaczynamy okradać ten samolot, słuchajcie. Sprawdźmy, w jakim stanie mamy brzeszczot. 75. Na razie możemy go eksploatować. I jedziemy. Czy znajdziemy piwo, słuchajcie? Piwo. Piwo. Znowu bandaże. O, dragi wezmę. Antybiotyki zniesiemy. Dezynfektant ciężki. Painkillery to zawsze mile widziane. Ciężkie nie. Wezmę, nie. Dobra. Kolejne. Piwo. Skandujcie. Piwo. Po co mi to? O! Okej, to wezmę. Just what I need. Ja zrobię, słuchajcie, tak, że ja tutaj strzelbę jedną... Mówię jedną, jakbym mi się miała więcej niż jedna trafić. Nie, kurde. Musimy tą strzelbę zabrać za tym. O, więc to będzie jedna z robótek. Jak będziemy czas tutaj marnować, doprowadzić tą strzelbę do użytku. Boże, jaki bajzel, co ja robię? B, okropnie. Dawać kolejny kontener.
Jeszcze zrobimy dwa i naprawimy piłę. Ciążki, serio? Piwo. O, Fisherman sweater, dobry itemek. Dwa nawet. Dobra, Ciu Holland zrzucimy tutaj. Będziemy na szmaty przerabiać w wolnych chwilach, których będziemy mieli pełno. 1, 2, to 9. Mamy lepsze rzeczy. I te buty w końcu zrobiłem. Są pół kilo lżejsze od jelonkowych. Raz, dwa, trzy. Dużo zepsutych itemków. Ta parka, no, ale my mamy całkiem dobrą konfigurację. Będę myślał o tym łosiu, bo łoś, kurtka z łosia ma fajną jedną cechę, to jest ten bonus do ochrony, dość ciekawy. O, serio? Znowu ciuchy? Ale to naprawimy, bo ja potrzebuję drugą parę tych skarpet. O, kolejne budki. Kurczę, tu będzie co robić. Dobra, czyli tak. Tak jest, to się naprawi, będzie w lepszej kondycji. Rzucamy resztę. Trolują nas tu tymi itemkami popsutymi, słuchajcie. Klimatyczne ognisko z tymi węglami, nie? Warto ją naprawić. Którą kurtkę? Będziemy patrzeć na to, będziemy eksperymentować. Będzie dużo czasu, będą takie trochę spokojniejsze live'y z wykłady teoretyczne. Nie wiem, jakoś to nazwiemy tą serię. Na razie popatrzmy na piłę, czy już można ją serwisnąć pierwszy raz. 55. Ile będzie naprawy? 25, czyli już można próbować. Pół godziny roboty, wio. Wyprawowa. Czekajcie, mamy przecież stakowanie. Snowpants też jest. New jeans? Serio? Ja w jeansach chodzę jeszcze? Wstyd. Ale jak już znajdziecie sposób, to... Kurde, pół kilo cięższe raptem. A co by nie? To sobie podziękujemy. W jeansach chodzimy, kurde. Skarpę ciochów Tona. Tu jest Fisherman i Fisherman. Expedition Parka, a no tak. 1,5 kilo. Jak to się ma? Porównajmy. No, nie najgorzej, kurczę, i wiatrochronność. Byśmy stracili Celsjusza jednego. Z 3 kilo byśmy zrzucili 1,5. Powiem wam, myślę. Obrona trochę mniejsza. Sprintu byśmy odzyskali, bo przez te buty straciłem na sprincie. Zrezygnować z kurtki z wilka na rzecz tego. Albo tego. Tu mamy 2 kilo do... O, pół kilo byśmy oszczędzili. No nic, to będzie coś, o czym trzeba będzie pomyśleć. I 2 Expedition Parki założyć. Ale nie daje 25 ochrony przed mendami. Właśnie. No właśnie, 8, 15, w zasadzie moje itemki też nie są jakieś ten, ale... Dobra, dalej, piwo. Się wściek, jakby nie było piwa. Piwo. Ale było tego dużo. Pasażerowie wychlali na pokładzie. Piwo. Osiem dni przeżyjemy na tych krakersach.
plus to, co jeszcze mieliśmy. Dobra, no to dalej. Serio? No. Ha, to na złom będą rzeczy. O, po 92% Firestriker. Ja pierniczę, 500 dni mamy na to. No to już 1000 dni stało się rzeczywistością, słuchajcie. Piwo, skandujcie. Lampy. O, kolejny Fire... Yeah. Kolejny na 90. O, wryj. Dobra. Padłem. Ja z lampą w ogóle nie chodzę, nie wiem, czy zauważyliście. Jak już się do pochodni człowiek przyzwyczai, do tej mechaniki, lupy, jakoś kombinuje, to jakoś mega za tym nie tęskni. Piła, 60, idziemy dalej, kolejny. Miteny i cured leather. Deerhide? O kurde. Wolfpelt? Co tu się... To jakiś nielegalny biznes prowadzą. Ze skórami. No naprawy butów, jak coś. A te mogą się suszyć przecież, samplingi, jeżeli on tu to zaliczy. A, nie zaliczy. Szybki spacer do jaskini. Tam będzie suszył, tutaj widzę, nie chcę. Skrzynki też, wiem, no, popatrzymy. Szybko dzień zleciał. Myślę, że zdążymy wszystko chyba porąbać i przeczesać. Sejwik. I na zakończenie special. Bo będzie już koniec. Półtorej godziny zbliża się wielkimi krokami. Za daleko mi. Nie chcę mięsa. Tutaj są ludzie na kanale, którzy grają w Interlopka. I generalnie, a nie chcę mięsa, mam za daleko. Na pewno nie są zachwyceni słysząc to. I fly do ML. Dobra, zostawimy to tu. Może nie zapomnę o tym. Dobra, leci. Idziemy sprawdzić resztę kontenerów. Spanko i będziemy próbować tego trika. A. W zasadzie masz tyle dni. Początek, kurczę. I też chyba jak bazę masz, no tak naprawdę. Coś się uszczeli. Nawet nie wiem, czy jest sens strzelać do czegokolwiek. Też kiedyś robiłem błąd, że źle zarządzałem swoim staszem mięsa i dużo się psuło. Ale to już jak dać się popsuć to surowemu, niech zejdzie do zera, odbić 50%, szybko zjeść. I spokój święty. O, z levelem 5 gotowania każdy kawał mięsa, który jest ugotowany, bez względu na kondycję, nie jest w stanie nam nic zrobić. Na każdej mapie niedźwiedź niejedzony. Panie, marnotrawstwo zasobów. Ale jak nie trzeba, to nie trzeba, dokładnie. Dobra, tam się suszą. Dalej.
O, Jezus Maria. Narzędzie. Dobra. Nie mam pojęcia, do czego mi się te piły wszystkie przydadzą. Topory. Młoty. Bez noża w ogóle chodzę tak czy siak, więc... Mogę wyżyć. 18 amunicji. Spodziewałem się więcej ammo, kurczę. Piła 8-7. Jedziemy dalej. Pusto, pusto. Zostały jeszcze dwa. Ho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja pierniczę, to jest żart. Ale w końcu samolot, no. Prawda, taki, kurczę, wojskowy. Cargo, ale kurczę, z tym? No dobra. Siekier nam zabraknie. Póki mi złomu nie zabraknie, panie kolego, to mam to gdzieś. A z beach combingiem piwo. Tej nie spałni się. Tam gdzie woda, ale ja nie wiem, czy w tych kontenerach... Nie, było wtedy. Czyli może mieliśmy potrójnego hat-tricka pecha i się potrójnie woda nam wylosowała. Mędami? Myślisz? Samych kadstalków jest ponad 400. To sobie wylicz, ile możesz wyżyć na trzcinie. Zapałki. 2, 3, 4, 5. 5 paczek. Ho! Jest, kurczę. Ech, please, nie ma piwa. Nieefektywne to, kurczę. Masa wilka, co dostajemy. Nie, szkoda. Nie udało się piwo. Trzeba będzie je wstawić z linii komend. Dobra, rzućmy ciuchy, których nie potrzebujemy. Kurczę, balaklawie dwie. Z tego co pamiętam, nie da się dwóch założyć chyba. Nie da się. A szkoda. Rzadki itemek, więc trzeba będzie pamiętać, żeby... Zrobimy staż rzeczy, które trzeba definitywnie zabrać. Żeby doszło do sytuacji, że kiedyś nam zniszczy misiu balaklawie czy coś, to nie ma takiego itemka drugiego. A odpowiednika ze zwierzaka żadnych nakryć głowy na razie nie zrobimy, więc warto mieć jakiś blueprint. Long Johns, 1-0, nie, szaliki. Okej, okay. 26-10. I nie ma piwa, no. I to jest właśnie to. Postawię tak, żeby nas drażniło. O. Niech se tu stoi. A co to? O, zrujnowany batonik. Też rewelacja. Dobra, to co? Kontenery jeszcze szybko rozwalimy. Sprawdźmy, czy tego ogniska jeszcze tam zostało. Powinno być. Tutaj właśnie reclaim się nam odkłada. W zasadzie rękami. Czy może? Szkoda czasu. Za pochodnie złapać, bo ja już nic nie widzę. E? E? O, myślałem, że się kurczę... Że się wgliczowałem gdzieś. Nic. Nic. Tu raczej też nic nie będzie. Patrzcie, jaki śnieżek ładny. Battery is dead. Nie ma zorzy.
Gdzie jest F? Flashlight. Tu. Ciężkie tylko. I tyle. Żeśmy cały samolot zlutowali. Czas iść spać. I zrobić backup save'a i przetestować system. Czy zadziała. Godzin. Co by sobie tu zjeść, słuchajcie, bo jest tego, kurczę, tona. Weźmy tego zrujnowanego batona i wciśnijmy spację. 0%, uwaga! Nie ma, żołądek Mackenzie'ego przeszedł, słuchajcie. Zrujnowane, zrujnowane. Jemy to wszystko. Ruined. Zmarnowany czas. No, mamy drewno, możemy tutaj, wiesz, działać przynajmniej. Bez piwa trochę cienizna. Ale jakbyśmy się tu nawalili, to bardzo łatwo byśmy wypadli z tego samolotu, przypuszczam. Serio? Ruined. A widzi, że jest gorące. No to w tym wypadku, jak mi nie pozwoli zjeść w ten sposób, to ja sobie zjem po mojemu. Który to jest, ten ciepły? Zimny. Bo nadal dziedziczy przynajmniej temperaturę. I jedz, spacja. To siedzimy na tonie antybiotyków tutaj, więc nawet gdyby się coś nam stało, to... To co nas to? Możemy się tu leczyć na szczycie góry. Przez miesiąc. Pięknie. No to do spania. Dwa, dwa, sześć. Dobra, będziemy testować. Gra się zapisała, zróbmy szybkiego backupa. Teraz możemy zginąć. Oczywiście tylko po to robimy te save'y. Że gdyby coś miało się nam glitchnąć, wywalić, spieprzyć, to lepiej mieć. Szczególnie jak planujemy tak długo przeżyć. No a jak robimy głupie rzeczy, które zamierzamy właśnie zrobić, to inna sprawa. Ciekawe, czy to przejdzie. Jak to przejdzie, to jest... To będzie Kirk. Będzie curwa, ale Kirk. Skąd będzie to najlepiej spróbować zrobić? Tak. No dobra. Aha, czyli... Nie działa to tak dobrze niestety, ale LSD się włączyło. Jesteśmy w trybie Predatora teraz. No niestety, Timberwolf będzie do bani pod tym względem. O, centralnie zrywa. Centralnie zrywa. Ciekawe, bo pokażę wam, co chciałem osiągnąć. Trzymałem shift jeszcze? Survival. Nowy. Jakikolwiek. Desolation. Zapisy? Co?
permanentne, tak, żeby mieć backup od śmierci czy coś. Tego nie polecam, bo sobie zrujnujesz zabawę. Ale jak chcesz robić tak, jak ja tutaj robię, żeby mieć, jakby się coś miało spieprzyć. Nie z twojej winy. To mogę ci powiedzieć. Co ja zrobiłem wtedy? I dlaczego to zadziałało? Gdzie to było w ogóle? O, o, o! Kurde, znowu! Ale nie oberwał za bardzo po zdrowiu. I znowu jesteśmy w trybie psychodeli. Czego nie do końca rozumiem. Motyw jest taki, skąd się biorą te kolory? Ktoś zauważył? O, nuda. Nie chcę być tu. Czekajcie, znajdźcie mi jeszcze jakąś górkę samobójczą. Może być. Jeszcze raz. Kucek, shift i W. Dupa. Czy musiało być to tylko tam? Szkoda, bo się w cwany sposób przyklejał, spadając i wytracał prędkość, czego? Widzicie, jak się dziwnie zachowuje? Tak, tylko na kucku. Kolory się zmieniają, gdy wpadacie na chwilę pod mapę, będąc kuckiem za nisko. Nie wiem dlaczego, tak się po prostu dzieje. No nic, to nie zadziałało, niestety. Ale możliwe, że po części działa, bo wyhamowuje, więc... Ciekawe. Pomyślimy, może do tyłu trzeba potem się cofnąć, jakoś przykleić, wyhamować ten upadek, coś. Będę kombinował, tak czy siak, słuchajcie. Więc Timberwolf zaraz odzyskam, bo w głupi sposób zrobiliśmy sobie krzywdę. Doomsday Drunkard, nawiasem mówiąc, to co się dziwić. No, troszkę sobie zrobiliśmy kuku. Bardziej z tego wszystkiego to ciuchów szkoda, nie? Bo się psują. No nic, będę kombinował. Dzięki wielkie, że to się da zrobić. Zrobimy! Trzeba go wyhamować. Albo właśnie użyć tej metody do skałka po skałce, bo wydaje się właśnie teraz, że on się przykleja. To mnie zainteresowało bardzo. Więc... będziemy testować dalej. Dzięki wielkie, że wbiliście. Jutro 19:30 działamy dalej. Survival we wraku. Rozmowy przy ognisku. Polityczne też. Podobało się, nie podobało się, wiesz co robić. Dziękuję wam wielkie za uwagę i widzimy się jutro. Adios. $12.50, press return.